W układzie współrzędnych zaznacz punkty, których współrzędne spełniają równanie. 5x plus 2y równa się 20. Czyli to jest równanie liniowe z dwiema niewiadomymi x, y. No i punkty, których współrzędne spełniają te równanie, to są punkty leżące na jednej prostej w układzie współrzędnych. No więc trzeba kilka takich punktów znaleźć. Właściwie wystarczy dwa, prawda, bo prosta jest wyznaczona przez dwa punkty. No i następnie połączyć te punkty linią. No i może, żeby to było łatwiej zrobić nam, to rozwiążmy to równanie względem y. Dobrze, czyli tak. Czyli x przerzucamy na prawą stronę, to znaczy odejmujemy od obu stron 5x. I w ten sposób dostajemy tak. 2y równa się minus 5x plus 20. No i dzielimy jeszcze obie strony przez 2. I mamy równanie naszej prostej. Y jest równe minus 5 drugich x plus 10. No i teraz znajdźmy kilka punktów. Czyli tak, widzimy, że tutaj mając x obliczam y. Czyli zróbmy taką tabelkę x, y. Dobrze, może zacznijmy od x równego 0. No to wtedy y jest równe minus 5 drugich razy 0 plus 10, czyli y jest równe 10. Dobrze, czyli to jest punkt x, 0 to jest punkt na osi y i 10 to jest 8, 10. Prawda? Tu jest nasz punkt o współrzędnych 0, 10. Weźmy kolejny punkt, powiedzmy x, no może wielokrotności dwójki będą wygodne tutaj, dlatego że wtedy ten ułamek nam się skróci i dostaniemy liczby całkowite. Czyli weźmy x równe 2, wtedy y jest równe minus 5 drugich razy 2 plus 10, czyli minus 5 plus 10, zatem 5. Czyli x równe 2, y równe 5. X równe 2 to jest 100, a 5 tu by było 6, to 5 jest tutaj w połowie. Czyli to jest punkt o współrzędnych 2, 5. No i prawda, w zasadzie dwa punkty wyznaczają nam prostą, wobec tego to by wystarczyło. Może jeszcze narysujmy jeden, wybierzmy jeszcze jeden punkt, na przykład x równe 4. X równe 4, to y jest równe minus 5 drugich razy 4 plus 10. No i tutaj jest minus 5, czyli minus 10 plus 10, czyli 0. Czyli to jest z kolei punkt na osi x, to jest punkt o współrzędnej 4, 0. No to jest punkt o współrzędnych 4, 0. No i teraz chcemy połączyć te punkty prostą, może tą prostą na czarno, czyli tak. Jakoś powiedzmy tak i tutaj. No, mniej więcej, prawda? To jest jakaś taka prosta. Tak, czyli to jest zbiór punktów na tej prostej, współrzędne x, y tych punktów. To są rozwiązania naszego równania 5x plus 2y jest równe 20.